możliwe i to wyjście. Wito, chciałbym być pośrednikiem wolności. Chciałbym pozdrowić pozdrowienia do więzienia. Co jest fakt, że sztuka pochodzi z czasów zamieszku. Czytajcie Herberta! Tak, czytajcie w ogóle! Herberta też! Naród, który traci pamięć, traci sumienie. Nigdy jeszcze nie utwierdziłem się mocniej kłującej pewności. Jestem obywatelem ziemi, dziedzicem nie tylko Greków i Rzymian, ale prawie nieskończoności. Zbigniew Herbert, ignoracja ma skrzydła orła i wzrok sowy. Człowiek sam jest ślepy, musi mieć wokoło siebie lustra albo inne oczy. Kocha, to znaczy przygląda się sobie. Dzień dobry. Zakładeczka dla pana. Herbert, czekamy w podróży. A pan dużo podróżuje, więc przyda się. Dzień dobry. Pan czyta. Na pewno zakładka do książki się przyda. Ja? Czytamy no? Herberta w podróży. A czy pan dużo podróżuje? Nie. O, tutaj. Pan fragmencik i o ten fragmencik przeczytanie poprosimy. Płynie się zawsze do źródeł pod prąd. Z prądem płynie płyną śmieci. Dziękujemy ślicznie. Miłego dnia życzę. I wielu podróży. Zakładeczka do książki dla pana. Ogólnopolska akcja Czytamy Herberta w podróży. I takie pytanie, może chciałby nam fragment pan przeczytać, wystarczy, ostatni balon nam został, wystarczy go przebić. Jedno zdanie to jest, krótki cytacik z Herberta, jak będę widział. O, jest. Ciężko będzie widzieć. Nigdy nie poznasz księgi dokładnie. Jeżeli wybierasz się w podróż, niech będzie to podróż długa, wędrowanie pozorne, bez celu błądzenie po omacku. Żebyś nie tylko oczami, ale także dotykiem poznał szorstkość ziemi i abyś całą skórę zmierzył się, ze światem. Witamy bardzo serdecznie. Dzisiaj jest ogólnopolska akcja Czytamy Herberta w podróży i zachęcamy do czytania nie tylko poezji Zbigniewa Herberta, ale ogólnie do czytania książek. Proszę bardzo. Wchodzimy z Herbertem do autobusu. Mamy? Proszę. Przebijmy sobie ten balon. O, super. Gdzie ten cytat jest? Gdzie ty jesteś, cytacie? Proszę, to będzie to. Tam to podniesiemy. A proszę no przeczytać ten cytacik, dobrze? Ja pomogę, no. Co my tu mamy? Kobiety śmieją się, kiedy mogą i płaczą, kiedy chcą. No to byśmy mieli tyle.
kupić jakieś baloniko i nic to nie boli. Albo nawet więcej. Chodź. Super, super, ale łapcie, łapcie. Co miałam złapać, co miałam złapać. No, taka drobna prośba do was. Przeczytajcie ten cytat. Mogę ja? Kiedy się czuć? No. Kiedy się człowiek czymś interesuje, to książki przychodzą do niego. Książka poleca książkę, zawsze ma się większe ambicje niż rezultaty. Świetne! Dzięki. A właściwie to dla ciebie na pamiątkę. Dziękuję. Dziewczyny, przekujcie! No. Gdzie to poleciało? Nie wiem. Tu jest. No. Super. No. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Bądź wierny, idź. Świetne. To dla was. Na pamiątkę mamy jeszcze jedną. Dzięki. Jeszcze dwa. Dzięki. Proszę pana. Lecimy dalej.